Okay. Dariusz Górny, Impact Obrowo. Darek, z boku wyglądało to tak, jakby dzisiaj Wam starczyło siły na jakieś 25-30 minut, bo do tego momentu i sami stwarzaliście sobie jakieś sytuacje pod bramką Cezara i dobrze broniliście, no a potem jakby by odcięło prąd, zgadza się? Znaczy, no może odcięło, tak, no jeden na zmianę dzisiaj, także no ewidentnie tutaj przy takiej murawie, wiadomo, piłka śliska szybko, więc tutaj sił trochę zabrakło. No, bramka pierwsza stracona, no bo takiej właściwie troszeczkę odbijance, no ale to wiadomo, troszeczkę podcina skrzydła. Zresztą nie graliśmy na remis, a no, dalej już się potoczyło niestety. Tak jak mówisz, sił troszeczkę zabrakło. Druga sprawa, ofensywa, no bo ciężko liczyć na cokolwiek w piłce sześcioosobowej, jeżeli się nie strzela przez 50 minut ani jednej bramki. No, to jest jakiś tam problem od dłuższego czasu. Generalnie z tym strzelaniem bramek, ale no dzisiaj, że tak powiem, frekwencja nie dopisała, szczególnie ludzi, którzy z przodu generalnie grają, no... No jest jak jest, widać, tak? Jest ciężko, więc jakoś tam staramy się, żeby to wszystko wyglądało w miarę. Jesteście jedną z takich drużyn tutaj w lidze, która no, gra dłuższy czas w miarę stałym składem. No i często jednak widać, że to przynosi efekty, natomiast u Was tak jakby się coś gdzieś w rozwoju zatrzymało, bo stale macie tą pozycję w sezonie, że jednak gdzieś ta dolna połowa tabeli, potraficie gdzieś zazwyczaj z jedną, dwie niespodzianki sprawić, ale na tym koniec. Zgadzasz się, że jest jakiś może, nie wiem, problem? Jak Ty to postrzegasz? Chyba brak konsekwencji faktycznie, bo to jest, jeżeli dobrze zagramy z tyłu faktycznie na zero i potrafimy no, przy jakimś tam, tak jak mówisz, powiedzmy w miarę stabilnym składzie, bo no, dzisiaj nie można powiedzieć o stabilnym składzie i ostatnie mecze też to pokazały, że jednak ten skład nie jest zbytnio stabilny, no to te niespodzianki się zdarzają i to nie są takie niespodzianki na zasadzie o fuksem wygrali, tak? No jednak widać jakaś tam konsekwencja z tyłu, udaje się strzelić coś z przodu i no coś potrafimy, ale tak jak mówisz, to bardziej jest w kategorii niespodzianki, aniżeli powiedzmy jakieś tam, nie wiem, że powinniśmy być gdzieś wyżej, a no, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie? Spadek Wam nie grozi w tym sezonie, no chyba, też wygląda na to, że no cokolwiek więcej będzie bardzo ciężko powalczyć, więc jak Ty widzisz tą końcówkę sezonu, gdzie ewentualnie znaleźć jakąś motywację właśnie, żeby no też w tych średnio powiedzmy przyjemnych warunkach jeszcze dograć no w miarę przyzwoitym poziomie? No, warunki są dla wszystkich takie same, więc tutaj nie możemy narzekać na warunki, to wiadomo. Jeżeli chodzi o motywację, no motywacja mi się wydaje jest, tylko kwestia właśnie tej konsekwencji, jednak mimo wszystko skład, żeby był stabilny i no, nie jeden na zmianę, powiedzmy tak, tylko żeby ta zmiana gdzieś tam była no, lepsza i więcej osób, jeżeli ten skład byłby pewny i pełen, powiedzmy, no to można się jeszcze popuścić, tak, uszczknąć parę punktów, no tak jak mówisz, pewno gdzieś tam środek tabeli, miejmy nadzieję, na awans, jak wiadomo, już nie mamy szans, na spadek, trzymam Cię za słowo, tak, nie mamy już szans. To już od Was zależy przede wszystkim. Okej, dobra, no ale powiedzmy tak, no chcemy jeszcze coś ugrać po prostu, tak, dla siebie, żeby to nie wyglądało tak kiepsko, jak do tej pory. Dzięki bardzo. Dzięki serdecznie.